Przetarg na wybór firmy, która ma zająć się nie tylko odbiorem i transportem odpadów, ale również ich zagospodarowaniem, został właśnie rozstrzygnięty. Wygrało go konsorcjum LIDER składające się z firmy Ecolider z Garwolina oraz Ekoglobe z Międzyrzeca Podlaskiego, mówi wójt Mariusz Osiak. Przetarg, który został rozstrzygnięty, co prawda umowa jeszcze nie jest podpisana, ponieważ trwa jeszcze gromadzenie dokumentacji, ale te dokumenty są już prawie skompletowane, więc spodziewamy się, że w najbliższych dniach podpiszemy umowę. Ten przetarg jest inny niż te, które ogłaszaliśmy do tej pory. Do tej pory rzeczywiście firma wyłoniona w drodze przetargu miała za zadanie zebrać i zawieźć odpady komunalne do naszego składowiska w Adamkach. Natomiast w tym przetargu wchodzi trzeci element, czyli zagospodarowanie. W tej chwili zrzucamy z siebie, w cudzysłowie, obowiązek płacenia faktur w Adamkach. Natomiast firma, która wygrała przetarg, będzie zbierać, transportować i zagospodarowywać, czyli dostarczać te odpady do miejsca uprawnionego, ale nie muszą to być wcale Adamki, może to być zupełnie inna instalacja, w zależności od tego, gdzie koszty przyjęcia danych frakcji odpadowych będą najtańsze. Co te zmiany oznaczają dla mieszkańców? Co to zmienia z punktu widzenia przeciętnego mieszkańca gminy Łuków? Nic. Taki zwykły zjadacz chleba, mieszkaniec gminy jak Mariusz Osiak, będzie nadal wystawiał odpady w podobnym trybie, jak miało to miejsce do tej pory, z pewnymi wyjątkami, a mianowicie zmieni się częstotliwość wystawiania odpadów biodegradowalnych. Tutaj raz na dwa tygodnie muszą być odebrane te odpady w okresie od kwietnia do października, wtedy, gdy jest ich najwięcej. Pozostałe frakcje natomiast będą odbierane tak jak do tej pory, czyli raz w miesiącu. A ile będzie kosztować Urząd Gminy odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów? Jeśli chodzi o kwotę, która została zaproponowana przez firmę Ecolider, to w pierwszym momencie byliśmy zszokowani jej wysokością, bo jest to kwota wysoka na 21 miesięcy, bo na taki czas został ogłoszony przetarg, czyli do końca roku 2022. Łączna kwota z tak zwanymi opcjami, co za chwilę wyjaśnię, to jest 7 250 000. Policzyliśmy, że to po prostu bardzo dużo i spowodowałoby na pierwszy rzut oka konieczność podniesienia opłat. Ale w nowym prawie zamówień publicznych jest taki przepis, który mówi o tym, że zamawiający, jeśli dopuszcza możliwość rozszerzenia zamówienia ponad to, co zaproponował w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, to musi wpisać tak zwane prawo opcji. To prawo opcji może być wykorzystywane, ale nie musi. Natomiast ono wpływa na cenę. Gdybyśmy przyjęli podstawową wartość ilości odpadów, jakie szacujemy, że odbierzemy z terenu gminy Łuków, to w tym okresie 21 miesięcy zapłacilibyśmy 4 600 000. Natomiast biorąc pod uwagę opcję, które w większości przypadków, w większości frakcji to jest 50% więcej odpadów, wówczas wychodzi nam ta kwota ponad 7 milionów. Reasumując, na dzień dzisiejszy nie planujemy żadnych podwyżek. Jeśli strumień odpadów, który będzie produkowany przez mieszkańców, będzie utrzymywał się na poziomie roku 2020 czy 2019, będzie porównywalny, nie będzie w istotny sposób wzrastał, stawka opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Łuków nie ulegnie zmianie. Jeśli natomiast wystąpi taka oto rzeczywistość, że ten strumień odpadów, ilość odpadów będzie bardzo, bardzo przewyższał to, co miało miejsce w roku 2020, wówczas niewykluczone jest, że będziemy musieli wprowadzić korektę. Ale na dzień dzisiejszy takich planów nie mamy. Będziemy obserwować, myślę, że po pierwszych kilku miesiącach funkcjonowania tego nowego systemu, nowych realiów, będziemy mieli wiedzę, jak to wygląda. Czy faktycznie zagospodarowanie odpadów będzie kosztować tyle, ile zapisano w umowie? Oczywiście, że nie. W tej chwili będziemy płacić za każdą tonę zebranych i zagospodarowanych odpadów. Może być taka sytuacja i oby tak się stało, jeśli na przykład wejdzie w życie przepis mówiący o tym, że surowce wtórne będą kaucjonowane, na przykład opakowania plastikowe czy też szklane, o czym się mówi, to może być taka sytuacja, że ilość odpadów zbieranych u źródła spadnie, bo przecież mieszkańcy oddadzą te kaucjonowane opakowania z powrotem do punktów sprzedaży. I tutaj nie ma ryzyka, że my będziemy płacić dużo więcej. Będziemy płacić za fizycznie zebrane, przetransportowane i zagospodarowane odpady, czyli wykonawca usługi będzie przedstawiał nam sprawozdanie comiesięczne, ile ton odpadów zostało zebranych. Oczywiście to, o czym mówiliśmy w roku ubiegłym, będzie kontynuowane w roku bieżącym i tutaj też wprowadzając te nowe zasady, mamy nadzieję, że firma Ecolider, jako zainteresowana w tej chwili, bo przy starym systemie nie miała w tym żadnego interesu, pomoże
nam w kontroli sposobu segregacji. Już z miesiąca marca nawet wpłynęły do nas zdjęcia z przykładami złej segregacji i to będzie usankcjonowane od kwietnia. Będziemy kontrolować wspólnie przedstawiciele gminy i Ekolider i będziemy po prostu na początek upomnienia, po pierwszym upomnieniu tak zwanej żółtej kartce. Niestety przyjdzie czerwona kartka, jeśli nie poprawi się jakość segregacji i będzie naliczana opłata jak za odpady niesegregowane tak zwane, a to będzie niestety finansowo bolało, więc apeluję o to, żeby segregować, a żeby te odpady rzeczywiście wrzucać do odpowiednich worków czy odpowiednich kubów, jeśli w takowe mamy wyposażone naszą posesję. Od jakości segregacji, jeszcze raz powtarzam, będzie zależała w dużej mierze kwestia tego, jak wysokie opłaty za gospodarowanie będziemy płacić. Poniekąd ten nowy system jest sposobem na to, ażeby firmie zaczęło zależeć na dobrej segregacji odpadów u źródła, czyli przez mieszkańców. No i drugi element, czy drugi efekt tego, to jest taki, że firma nie musi już w tej chwili wszystkich odpadów kierować do składowiska w Adamkach, tylko może je deponować w zupełnie innych miejscach, a wiemy doskonale o tym, że kwoty, które pobierają różni recyklerzy na przykład, czy różne instalacje, które zbierają różne frakcje odpadów są czasami dużo niższe niż to, co proponują Adamki. Oczywiście są też takie instalacje, które proponują kwoty dużo wyższe. Więc spodziewamy się tego, że sumarycznie ta ilość odpadów z terenu gminy Łuków nie będzie rosła. To jeszcze raz podkreślę, o co apeluję i że będzie przede wszystkim dobrze segregować. Wójt gminy Łuków jest również członkiem Związku Gmin, które prowadzą wspólnie zakład w Adamkach. To tam trafiają odpady, m.in. z gminy Łuków. Czy wynajmując firmę, która będzie mogła oddawać odpady do różnych instalacji, wójt nie działa na szkodę Adamek? Tak by się wydawało, że taki tryb ogłaszania przetargu, gdzie to przedsiębiorca, który wygrał przetarg, decyduje o tym, gdzie poszczególne odpady zawiezie, może być poniekąd odbierane jako działanie na szkodę Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny, bo tak w tej chwili się nazywamy, który ma swoją siedzibę w Adamkach koło Radzenia Podlaskiego, ale tak nie jest, ponieważ naszym problemem, jako związku w tej chwili mówię, jest to, że mamy po prostu ograniczone możliwości składowania odpadów. Niecka na pozostałości z segregacji, tą frakcję podsitową skończyła się. W tej chwili my jako związek płacimy bardzo duże pieniądze samorządom, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami na swoich składowiskach niegdyś gminnych, które mogą nadal przyjmować te odpady. I w konsekwencji jest tak, że dostarczanie dużych ilości tych odpadów do instalacji w Adamkach wcale niekoniecznie jest rozwiązaniem dobrym. My chcielibyśmy jako Adamki przyjmować głównie takie frakcje, które mogą być podane recyklingowi, mogą być sprzedane i przynieść ewentualnie nawet jakiś dochód czasami, chociaż o dochodzie to trudno mówić, ale znaczna część odpadów, które jest deponowana na składowisku w Adamkach, jest odpadami problematycznymi. Chociażby nawet wspomnieć trzeba o odpadach biodegradowalnych, z którymi jako związek mamy ogromny problem. Te odpady biodegradowalne, które trafiają w dużych ilościach, szczególnie w okresie wiosenno-letnim na składowisko, poddane odpowiednim procesom obróbki, przetwarzania, no niestety generują ciążliwości zapachowe i mamy problem z mieszkańcami okolicznych wiosek położonych wokół Adamek, którzy protestują i musimy spróbować w jakiś sposób zadośćuczynić tym mieszkańcom tą niedogodność. Plus do tego musimy wygospodarować i wygenerować spore środki na budowę dodatkowych elementów zabezpieczających przed uciążliwościami odorowymi tej instalacji. Także to nie jest tak, że bardzo dobrze jest, jeśli wszystkie odpady z terenu naszego związku trafiają do Adamek, bo przecież instalacja w Adamkach jest instalacją otwartą, służącą nie tylko członkom, ale również przyjmującą odpady z innych rejonów, niekoniecznie położonych blisko. Więc jeśli chodzi o instalację, która ma pozwolenie środowiskowe wydane przez władze województwa, to ona sobie na pewno poradzi. My natomiast musimy postarać się zadbać o to, żeby mieszkańcy gminy Łuków mieli odpowiednio niskie ceny za gospodarowanie odpadów, żeby one po prostu nie rosły. Umowa z konsorcjum będzie obowiązywała do końca roku 2022. To jedna z pierwszych takich umów. Jak będzie wyglądać jej realizacja? Zobaczymy. Z Łukowa dla Katolickiego Radia Podlasie, Anna Kupińska.